Zodiakalny wodniku, oto Twoje czytanie na październik 2024. Zobaczymy, jaka energia Cię prowadzi, potem poznamy więcej szczegółów, co Cię czeka. Później będą afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać w tym miesiącu, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc. A na samym końcu odczyt z charmsów. Także dużo szczegółów, warto zostać do końca. Dobrze, wodniku, zobaczmy, jaka energia Cię prowadzi. Mocno. Prawo duchowego przyciągania. Ta karta mówi o tym, że w październiku wodnik ma ogromną moc manifestacji. Manifestujesz na sterydach. Oprócz tego cały czas nie mogę przestać patrzeć na tą wróżkę tutaj, więc możliwe, że w Twoim polu jest energia wróżek. Jeżeli Cię to interesuje, to warto o nich poczytać. Warto pomedytować z tą energią. Wsłuchać się we wskazówki, które niesie ze sobą ta energia. A tak bardziej ogólnie, w tym miesiącu wodniku warto jest skorzystać właśnie z mocy prawa przyciągania, z mocy wdzięczności. I najważniejsza tutaj jest wiadomość, że potrzebujesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Bo to Ty swoimi myślami, emocjami, swoją wibracją energetyczną kreujesz swoje życie i Ty wybierasz, czy to będzie życie szczęśliwej wróżki, czy to będzie życie pełne burz i problemów. To zależy wszystko od sposobu Twojego myślenia i od poziomu Twojej energii. Jeśli nie wiesz, jak korzystać z mocy prawa przyciągania, jak sobie pomóc kreować swoje życie marzeń, to zapraszam Cię na moją playlistę Prawo Przyciągania. Tam znajdziesz wiele cennych wskazówek. Tę playlistę zalinkuję dla Ciebie na końcu tego czytania, a także w opisie tego filmu. Także zapraszam Cię, wodniku. Tutaj naprawdę mocna wiadomość. To Ty kreujesz swoje życie w październiku i od Ciebie wszystko zależy. To Ty masz moc. Tylko czy zdajesz sobie z tego sprawę? Dobrze, zobaczmy, co dalej. Dobrze, teraz więcej szczegółów, a jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. I oprócz tego, będąc subskrybentem mojego kanału, masz szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Szczegóły są w opisie. A teraz zobaczmy, co potrzebuje wiedzieć wodnik na temat października 2024. Zobaczmy. Co nam tu się pojawiło? Ok, najpierw zacznę od karty miesiąca. Tutaj mamy sierpień, więc coś ważnego wydarzyło się w sierpniu, co ma dalej na Ciebie wpływ. Może rozpoczął się jakiś projekt albo jakaś sprawa w życiu prywatnym i ona się toczy od sierpnia, od 8 miesięcy albo od 8 tygodni. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne dla większości z Was od sierpnia, ale sierpień to też 8, tak? Czyli to może być, tak jak mówiłam, 8 tygodni, 8 miesięcy. Jakoś tak czuję tę kartę tutaj. I co tu nam się dzieje? Chodzi ta sprawa, która już się toczy i tutaj się ciągnie, tak słyszę, idzie ku rozwiązaniu w październiku. Chodzi o jakąś kobietę i tutaj jest to kobieta o ciemnej energii, bo mamy tutaj kartę ciemnej kobiety,
To może być ktoś, kto ma ciemne cechy wyglądu, czyli ciemne włosy, ciemne oczy, ciemniejsza skóra, ale nie musi być, bo pamiętajcie, że to jest czytanie kolektywne. W skrajnych przypadkach to może być mężczyzna o mocnej energii kobiecej, ale dla większości z Was czuję, że to jest kobieta. To jest ktoś, kto Cię nie szanuje, słyszę, albo ma złe zamiary, albo ktoś, kto, bardzo tutaj trudne słowa słyszę, przestał Cię kochać. W takim sensie, że ta miłość nie była głęboka, to było zauroczenie. I tutaj to już się kończy, albo to może być ktoś, kto Ci utrudnia życie w jakiś sposób. Tutaj to jest czytanie kolektywne, widzę wiele sytuacji, także dostosuj to do siebie. I ta osoba też w jakiś sposób Twoje poczucie wartości obniża, obrzuca błotem, dla niektórych z Was słyszę. Nie, dla innych słyszę, że się nie rozumiecie za bardzo. Ja tutaj widzę tak najmocniej dwie sytuacje. Szefowa, która nie daje Ci żyć, albo Twoja partnerka, która już od jakiegoś czasu zachowuje się okropnie. To też może być inny przypadek, tak jak mówiłam, czytanie kolektywne. I tutaj wodniku. Uwaga na iluzje, zwłaszcza te, które kreujesz sam sobie, sama sobie. Właśnie to, co się dzieje, to dalej się dzieje, bo ty widzisz tę osobę przez pryzmat jakichś swoich wewnętrznych iluzji. Czy to jest miłość, czy to jest szacunek, czy to jest jakiś program typu szef wie najlepiej, ja nie mogę wiedzieć lepiej. Tutaj z czymś sam siebie, sama siebie oszukujesz i to blokuje Ci manifestację Twoich marzeń. Tutaj z tą kartą widzę. Ale uwaga, teraz w tym miesiącu wszystko się zmienia. Właśnie za Twoją sprawą, oczywiście, jeśli przyjrzysz się swojej energii, i zaczniesz świadomie korzystać z mocy prawa przyciągania i wybierzesz, które życie chcesz, to czy to, tak? To tutaj wszystko zacznie się zmieniać. Nadchodzą do Twojego życia lżejsze energie, takie bardziej przyjemne, słyszę. I tylko tutaj trzeba coś zamanifestować. Właśnie widzę bardziej zamanifestować niż zrobić. I słyszę, że to się samo zrobi, jak wyrównasz swoją energię. Tutaj dla niektórych też widzę, że trzeba będzie postawić jakąś granicę, żeby to się wydarzyło. I tutaj nie martw się, bo poza tą osobą, która obniża Twoje poczucie wartości, to wszyscy inni myślą o Tobie w samych superlatywach. Tutaj też ważne, żebyś Ty myślała o sobie dobrze. Jeśli masz z tym problem, to warto nad tym popracować. Na tej playliście Prawo Przyciągania też są codzienne afirmacje, które pomagają Ci przeprogramować Twój umysł na bardziej pozytywne myślenie. I tam są takie afirmacje na spełnianie marzeń, na bogactwo, ale też na miłość do siebie. Także warto robić te afirmacje systematycznie, jeżeli masz problem z takim negatywnym myśleniem, bo ta karta iluzji wewnętrznej też mówi o tym, że ty o sobie źle myślisz, bo ktoś ci to zaprogramował już dużo wcześniej, dawno temu, a ta osoba tutaj tylko cię upewnia w tej wewnętrznej iluzji, że nie zasługujesz na szacunek, a to jest nieprawda. I tutaj poprzez przejście do innych energii, Twoim czynnym działaniem energetycznym, tak, medytację, prawo przyciągania, otwiera się dla Ciebie nowa droga, nowe możliwości. Tutaj widzę, że niektórzy z Was mogą otrzymać nową ofertę pracy. Inni będą chcieli odejść z jakiejś relacji, z jakiejś sytuacji, żeby przejść w nowe, ale to będzie Twoja świadoma decyzja. I tutaj dlaczego czuję, że trzeba postawić granicę? Bo jest karta korony. Szacunek idzie w Twoją stronę. Więc to może być
albo postawienie granicy, albo docenienie przez kogoś, bo jeżeli to nie jest twój szef, tylko współpracownik, to twój szef może cię docenić, może być podwyżka, może być awans dla niektórych z was. I tutaj jakieś twoje marzenie w październiku się spełnia. I to nie tylko twoje, ale też to może być marzenie całej twojej rodziny. Jednak żeby to się wydarzyło, to naprawdę potrzebujesz uwolnić się z jakichś wewnętrznych iluzji, ciężkich energii, które są ci narzucane przez kogoś od jakiegoś czasu. A jak to zrobić? Właśnie wyrównując swoją energię i korzystając z mocy prawa przyciągania w wodniku. Dobrze, zobaczmy teraz twoje słowa mocy na ten miesiąc, a po nich będzie odczyt z charmsów. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, skupione tylko na tobie i twoich potrzebach, to zapraszam do kontaktu mailowego. Umówimy się na czytanie. Maila znajdziesz w opisie tego filmu. Tak, zanim charmsy, to słowa mocy miały być, tak? A ja już tu za charmsy chwytam. Dobrze. Wodniku, jakie są twoje słowa mocy? W październiku. Mocna energia, same wyfrunęły do góry. Oj, słyszę, że ty sama też potrzebujesz pofrunąć do góry energetycznie i wszystko się zmieni. Wow. Jestem uważna, otwarta i spokojna. No właśnie, ta osoba, która obniża twoją energię, też dla większości z was wprawia cię w niepokój, w zamknięcie, w lęki. Więc tutaj, jeżeli tak jest, to warto sobie powtarzać: jestem uważna, otwarta, spokojna. Jestem uważny, otwarty, spokojny. W ogóle w każdej stresowej sytuacji w tym miesiącu powtarzaj sobie te słowa i nie tylko w tym miesiącu. To jest bardzo ważne dla ciebie, wodniku. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Jestem uważny, otwarty i spokojny. Ok. Teraz charmsy dla wodnika. Co jeszcze się wydarzy? Co idzie w twoją stronę? Z kim będziesz mieć najwięcej kontaktu? Jaka jest wiadomość dla wodnika? Duża. Tak. Tutaj sytuacja finansowa się poprawi. Dwie monety. Na pewno rozpoczynasz coś nowego. Mamy tutaj o, nasionko. To już wcześniej też nam karty o tym mówiły, ale zanim rozpocznie coś nowego, no to właśnie trzeba przejść tę trudną lekcję z ciemnej energii do jasnej energii. Też w tym miesiącu zauważysz, komu możesz ufać, a komu nie. Kto jest przysłowiową świnią w twoim otoczeniu, trzeba to wyczuć, bo ta osoba mąci ci energię. Będą tutaj lekcje, ale do przejścia z tym białym krzyżem, tak? Tutaj single mogą być w jakiejś sytuacji, gdzie to ty bardzo chcesz z kimś być, ale ta osoba nie do końca. Także warto to też zauważyć, jeżeli to jest twój przypadek, no bo mamy tutaj dwa wyznania miłości i puste serce. Może być też tak, że jesteś w takiej relacji, która kiedyś była pełna miłości, tak się wydawało przynajmniej, a teraz już niestety coś tutaj się skończyło i trzeba będzie też to zauważyć. Dla innych widzę dużo namiętności, pocałunków, więc to też może się wydarzyć, a może być też tak, że jesteś w jakiejś relacji, sytuacji, no, która opiera się tylko na namiętności. To dostosuj do siebie. Tutaj, tak, trzeba otworzyć swoje serce przed kimś i wypowiedzieć ważne słowa. To może chodzić o sytuację romantyczną, ale nie musi, to też może być inna sytuacja. Tutaj dla niektórych z was widzę podróże.
Albo w tym miesiącu podróżujecie, albo w październiku wpadacie na pomysł podróży i powoli to sobie realizujecie. Znowu potwierdzenie tego, że skorzystanie z mocy prawa przyciągania spełni Twoje marzenia. O tym mówi ten charmsik nam. I jeszcze tutaj mamy takiego charmsa, który mówi: uśmiechaj się dużo, więc ja to czytam jako właśnie tą wdzięczność za coś, czego jeszcze nie masz, fizycznie nie masz, bo energetycznie zawsze masz, tak? Ale uśmiechaj się dużo, bo to idzie w Twoją stronę. Dla wielu z Was muzyka będzie ważna w jakiś sposób, czy ukoi nerwy, czy jedziecie na koncert, też słyszę. Sprawy rodzinne, bardzo ważne w tym miesiącu. I tutaj też warto mieć nadzieję. Ktoś to potrzebował usłyszeć. I tutaj też w jakiś sposób Ci się poszczęści w październiku, wodniku. Będzie dużo komunikacji też między Tobą a innymi osobami. Mogą być też wieści zza oceanu. Taką słyszę wiadomość. Mamy tutaj dwa znaki zodiaku. To mogą być osoby, z którymi będziesz mieć dużo do czynienia. Twój partner, partnerka albo inne osoby. Jest znak baran i rak. To też mogą być inne znaki ognia, czyli lew i strzelec, albo inne znaki wody, czyli skorpion i ryby. Oprócz tego mamy jeszcze litery. To mogą być inicjały albo jakieś ważne wskazówki dla Ciebie. Bierz to, co z Tobą rezonuje. Jest tutaj litera B. Jest też litera E. Oraz litera Z. Utworzyło nam się słowo bez. To może chodzić o kwiat, może warto pić syrop z czarnego bzu na zdrowie dla niektórych, ale to też jest bez. I słyszę takie zdanie: bez tej osoby będzie Ci lepiej, nie bój się. To dla tych z Was, którzy nie czują się dobrze w relacji jakiejkolwiek, ale boją się odejść z przyzwyczajenia. Bez tego będzie Ci lepiej. Niektórzy potrzebują usłyszeć to zdanie. Bez tego będzie Ci lepiej. Wodniku, zapraszam Cię na moją medytację, która pomoże Ci uspokoić swój umysł, tak jak było w Twoich afirmacjach. Jestem uważna, otwarta i spokojna. Ta medytacja pojawia się dla Ciebie na ekranie, tak jak czytanie miłosne na temat Twojej przyszłości. Zapraszam, dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.